Z nami Mariusz Grabowski, Pogali, Tymek z Boxing Night 12. Tak oficjalny debiut w telewizji publicznej, bo wcześniej była gala wasza wspólna, a teraz tak sam. Opowiadaj. Dobry wieczór. No na pewno gala wspólna, ale jestem zadowolony. Debiut myślę, że dla kibiców, dla nas, dla całej grupy udany, bo widzieliśmy, że walki były emocjonujące. Ja jestem zadowolony. Burmistrz, samorząd zadowolony. No myślę, że będziemy tutaj wracać cyklicznie, chociaż nie ukrywam, że hala troszkę mała, no, ale myślę, że jak na dzisiejsze czasy i na tą sytuację z pandemią, z koronawirusem na pewno dobrze wyszło. Nie było żadnej słabej walki, bo nawet jeżeli skończyła się bardzo szybko jedna walka, to ona akurat budziła te największe emocje, więc tak po kolei, dziewczyny, obie bardzo na plus. No tak, bo wiemy dobrze, że dziewczyny, które są w tym Xboxing Promotion, to są zdolne, ambitne zawodniczki, które po prostu potrafią boksować. I jeśli chodzi o Laurę Grzyb, chciałbym zrobić myślę, że nie przy kolejnej, bo wiadomo, że teraz ma 3-0. Przy kolejnej jeszcze jedną walkę czwartą, a przy piątej być może pas mistrzyni Europy i będzie to najmłodsza mistrzyni Europy w Polsce, czy nawet nie wiem, w Europie. A jeśli chodzi o Saszę Sidorenko, no to jakoś sama w sobie, to tutaj już... To jest po prostu klasa. Tak, to już po prostu, myślę, że to wszyscy wiedzą, każdy o tym mówi, że to jest jedna z najlepszych, czy nie najlepsza polska pięściarka, dlatego kolejnym krokiem Saszy Sidorenko jest pas mistrzyni Europy, gdzie po prostu tylko czekała na rywalkę. Wiadomo, że też ten koronawirus nam przeszkodził, bo była już wyznaczona rywalka, która później wzięła walkę z Katie Taylor, ale mówię, następna walka... Nie wiem, czy 26 września, bo planujemy w tym terminie galę, ale na pewno w tym roku zaboksuje pas mistrzyni Europy. Laurze, przydałoby się jakaś walka na pełnym dystansie jeszcze, prawda? No tak, ale powiem szczerze, że teraz wyznaczył EBU bodajże jakąś Serbkę, która ma rekord 3-1, tak? I też patrzyłem, to nie boksowała nigdy 10 rund, dlatego myślę, że tutaj przy wypadku Laury ona jest tak doświadczoną zawodniczką, że myślę, że nawet jeśli by tej nawet ósemki nie miała, to EBU o pas mistrzyni Europy się zgodzi. Bracie Gibadło na plus, chociaż ja szczerze mówiąc myślałem, że Staszek poradzi sobie łatwiej z Tomkiem Gromadzkim, Tomek zrobił za dymę i ten Staszek, który wydawał mi się wyraźnym faworytem, no miał naprawdę pod górkę momentami. No na pewno miał pod górkę, ale taki meksykański styl pokazał, tak? Lot na nogach. Myślę, że też nie zgodziłbym się chyba z tym werdyktem, że Tomasz... Tak, tylko że ja myślałem, że będzie 6-0, szczerze mówiąc. Nie, no ja 6-0 nie stawiałem, bo wiemy jak Tomek idzie do przodu i po prostu nieustępliwie walczy i jest doświadczonym zawodnikiem. Wiadomo, Staszek ma bodajże 3 walki czy 4 teraz i myślę, żebym go nie skreślał. Na pewno zdali egzamin, na pewno świetny występ Maksymiliana, bo spodziewałem się, że będą większe problemy. Myślę, że tutaj w tych czwartej, piątej czy bodajże szóstej rundzie już się bardziej rozluźnił, też nie był zadowolony z siebie, ale myślę, że na tych chłopaków trzeba stawiać, bo wiadomo, że nie mamy tych zawodników za wiele, żeby po prostu na tym boksie i na tych ringach naszych polskich ich wystawiać i myślę, że trzeba się na tą chwilę cieszyć z tego, co mamy i po prostu stopniowo i dążyć do celu. Aleks Trecki, świetny zawodnik, natomiast przez te dwa style, to ten debiut w grupie wypadł trochę mniej okazale. No wypadł mniej okazale, tylko że musimy wiedzieć, że tutaj Aleksowi się urodziło dziecko, on cały czas ma jakieś problemy, nie ma z kim trenować. Myślę, że teraz się dogadał z trenerem z Adrenaliny Wrocław i myślę, że ta współpraca się będzie układać, bo nie ukrywajmy. Też widzimy, jak boksuje, to jest naprawdę dobry zawodnik. I jego rywalem miał być też kto inny, bo wiadomo, że w ostatniej chwili wzięliśmy Tarasa Gołowaszenko, bo rywal, z którym miał boksować wcześniej, byłby pewnie dużo łatwiejszy i też te przygotowania Aleksa nie były takie, jak sobie on je wymarzył. Ale miejmy nadzieję, że po prostu w kolejnej walce pokaże po prostu, na co go stać, bo wiemy, że boksować potrafi. Siwy Bodzioch, czyli to, co Twitter sobie zażyczył. Jak rozmawialiśmy tak prywatnie i ja i ty mówiliśmy, że to raczej Marcin Siwy, natomiast chyba nikt z nas by nie postawił, że to tak szybko się skończy.
Powiem szczerze, że nie, no nawet nie liczyłem, że to jest tak szybko. Myślałem, że jeśli się skończy, to gdzieś koło trzeciej rundy, bo też liczyłem, że jeśli wyjdzie poza czwartą, piątą rundę, no to się skończy na punkty. Ale nie spodziewałem się, no Marcin ruszył agresywnie i widać, że się nie bał Kamila, bo wiemy dobrze, że Siwy ma twardą głowę, ciosy też może przyjmować i po prostu dokonał zniszczenia Kamila. Myślę, że co do decyzji sędziowskiej, to myślę, że trafiona, nie ma co tam bardzo tego rozdrapywać, bo by się skończyło pewnie za chwilę jeszcze gorzej i później byśmy mówili, że po prostu sędzia się spóźnił, a tak to przerwał wcześniej. Myślę, że musimy też dbać o zdrowie zawodników, tak jak to cały czas Andrzej Wasilewski powtarza, zdrowie zawodników jest najważniejsze, dlatego musimy tutaj iść w tą stronę, że to o to zdrowie będziemy dbać. Ja myślę, że Kamil Bodzioch tak czysto pięściarsko nie ustępuje Marcinowi Siwemu, natomiast ta brutalna siła, prawda, tu zdecydowała o wszystkim. Zgadzam się z tobą, dlatego myślę, że też Kamila nie ma co skreślać. Myślę, że tutaj teraz już będzie mu po prostu łatwiej na duchu, na głowie. Myślę, że po prostu sobie to poukłada, przemyśli to wszystko. Na pewno go nie skreślamy, damy mu szansę, być może się odblokuje. I no i nie skreślajmy go. Damian Wrzesiński, główna walka wieczoru. No Damian od jakiegoś czasu z walki na walkę pokazuje, że warto w niego inwestować. No tak, wiadomo, że też musimy robić kimś walki wieczoru, bo jak niedawno rozmawialiśmy i cały czas rozmawiamy, nie mamy zawodników dzisiaj na polskim rynku, żeby po prostu te walki wieczoru toczyć. Damian pokazał się już z Argentyńczykiem, z Meksykaninem, na pewno z dobrej strony, teraz Wenezuelczyk. Knockout, to cieszy, to na pewno Damianowi daje dużo, bo wiemy, że też to jest ambitny chłopak, który dąży o walkę o ten pas mistrza Europy. Cały czas to powtarza. No miejmy nadzieję, że się o ten pas uda walkę stworzyć i doprowadzić tego Damiana do tej walki, bo wiemy, no każdy ma swoje marzenia, chce coś osiągnąć. Damian też nie jest młody, myślę, że jeszcze ma 2-3 lata boksowania, dlatego myślę, że ten pas mistrza Europy by mu się przydał. Gdzieś tam rośniesz z każdym rokiem swojej działalności promotorskiej. Na początku Mistrzostwa Europy kobiece, potem Mistrzostwa Świata kobiece. Te Mistrzostwa Europy w gronie mężczyzn to byłby taki duży krok dla was, prawda? Dla całej grupy. Na pewno tak, ale wiesz co, ja się nie poddaję, stopniowo dążę do celu, jaki sobie tam założyłem. Wiadomo, że tutaj u mnie na galach nie ma oszczędzania na niczym, po prostu to musi wyglądać. Przede wszystkim musi mi podobać się to mi, musi się podobać to kibicom i musi to wyglądać dobrze w telewizji. I to jest podstawa, robiąc galę. Nigdy nie zaczynam gali robić, żeby po prostu od oszczędności, czy po prostu mi się to będzie składać, czy się mi nie będzie składać. Na pewno jeśli robię, to muszę zrobić to dobrze. I na pewno będę to robił dobrze. Jeśli chodzi o pasy, o Mistrzostwo Świata, wiadomo, że takie propozycje były. Może uda się zrobić na polskim rynku walkę o pasy Mistrza Świata. No zobaczymy. Na razie nie ukrywajmy. Każdy w Polsce tylko liczy, żeby po prostu kogoś doprowadzić i go sprzedać i po prostu wziąć pieniądze, nie? Może moim celem będzie, żeby po prostu, jeśli będzie walka o Mistrzostwo Świata, to będzie na polskich ringach i na mojej gali. Zobaczymy. Rozmawiałem z Arturem Szpilką, potwierdził, że z Andrzejem Wasilewskim są ogadani. Ostatnia walka i rozwiązują kontrakt, tak przynajmniej oficjalnie. W takim razie zapytam, czy w przyszłym roku Artur Szpilka kontra Aitu Śminka na gali Temexu jest możliwe? Słuchaj, wiadomo, życie jest przewrotne, wszystko jest możliwe. Ja tutaj nic nie zaprzeczam, jeśli tylko będą możliwości, chęci, na pewno możemy zrobić i walkę czy z Aitujem, czy z Arturem Szpilką, nie ma żadnego problemu. Dlatego ja jestem otwarty na wszystkie propozycje. Tam trasztok był taki mocny dzisiaj. No wiesz co, ja nie będę się tutaj wypowiadał, o sytuacji, która zaistniała, bo powiem szczerze, że nawet Twittera teraz nie śledziłem, na pewno chwilę na Facebooku mi córka coś pisała, ale mówię, na pewno nie chcę tego komentować, na pewno tutaj dla mnie nic takiego się nie stało. Powiem szczerze, że podobnie bym się zachował jak Artur Szpilka, bo wiadomo, że dzisiaj internet, każdy myśli, że jest anonimowy w internecie, może wszystkich obrażać. No, nie tędy droga, żeby po prostu obrażać. Jeśli masz coś do powiedzenia, przyjdź, powiedz, nie ma problemu, w oczy. A nie za klawiaturą i po prostu, żeby wpisywać i się po prostu mądrzyć i kogoś obrażać. No, dlatego nie tędy droga. Myślę, że tutaj Aitu i to wszystko przemyśli, przeanalizuje i będzie tylko po prostu opinie bokserskie wstawiał, a nie będzie nikogo oceniał i obrażał. Aitu i ma o czym myśleć, ale teraz o poważniejszych sprawach na koniec. Końcówka sierpnia albo wrzesień, tak? To są te dwa terminy Tymexu bokserskie.
tak, Mateusz rozmawia o gali 22 sierpnia, myślę, że ją się uda zrobić. Myślę, tak jak mówiłem wcześniej, 24 godziny jeszcze dajemy, bo wiadomo, było je 72, teraz dajemy 24, zobaczymy co z tego wyjdzie. Planujemy galę 26 września z walką wieczoru Roberta Parzęczewskiego. Zobaczymy, co się uda zrobić. Prezes Konieczyński cały czas tam działa, dopina wszystkie szczegóły. Miejmy nadzieję, że taką galę zrobimy w tym terminie, bo nie ukrywajmy, że chcemy jeszcze do końca roku na pewno zrobić 4 lub 5 gal. Nie wiem, czy nam się to uda. Na pewno chcemy, mamy ochotę, zapał i mamy zawodników po prostu, żeby oni zaboksowali, bo wiemy dobrze, że ci zawodnicy też muszą boksować. Ze względu nawet na pandemię, te starty były ograniczone, musimy im te starty dawać i mam nadzieję, że do końca roku te 4-5 gali jeszcze zrobimy.